i Nubia, i na przykład Blackview, właśnie wspomniany przez Jacka, oferują już klapki naprawdę przystępnych cenach, nie droższe niż klasyczne smartfony. iPhone'y mają jedną zaletę, one są równe. Tam nie ma rzeczy takich ewidentnie spartolonych. Dobra, zacznijmy powolutku. Wracając do tych wyników za pierwszy kwartał, Counterpoint opublikował wyniki klapek, które się sprzedają podobno coraz lepiej, bo kwartał do kwartału, czyli kwartał tego roku do kwartału zeszłego roku, sprzedało się 49% więcej wszystkich smartfonów składanych w ogóle. Nie tylko klapek, bo klapki to są te takie pionowe, no ale tak, i poziomo składanych, i pionowo składanych się sprzedało prawie 50% więcej niż w zeszłym roku w tym samym kwartale. I teraz, jeżeli chodzi o wyniki, nie wiem, czy wiecie, że w pierwszym kwartale zeszłego roku najlepsze wyniki miał Samsung, miał 58% rynku, przynajmniej jeżeli chodzi o zamówienia. Natomiast w tym roku Samsungowi troszeczkę spadło, z 58% do 23%. Natomiast to, że Samsungowi spadło, komuś musiało urosnąć. Najfajniej urosło Motorola, ponieważ Motorola miała bardzo maciupeńki udział w rynku. Im urosło prawie półtorakrotnie, to znaczy o 1400, prawie 1500%. To jest rzeczywiście rzecz ogromna i oni zaczęli eksportować te swoje składaki oczywiście do Europy, bo Motorola, jak pamiętacie, to jest Lenovo, czyli to jest chińska firma. W związku z tym nie tylko na rynku chińskim, ale również na rynku europejskim to było bardzo fajne. Natomiast drugim takim mistrzuniem, który do Europy eksportował smartfony składane z 5G, jest Honor, ponieważ Honorowi urosło aż o 460%. I tutaj Honor wygrywa przede wszystkim na tym, że rzeczywiście w odróżnieniu na przykład od Huawei'a oferuje 5G. Natomiast Huawei'owi wzrosło też w sposób rekordowy, co prawda tak na trzecim miejscu jest, jeżeli chodzi o wzrost, ale wzrosło im o 257%, ale wzrosło im przede wszystkim na rynku ich rodzimym, dlatego że oni tam klapki mogą sprzedawać z 5G, natomiast w Europie tak średnio mogą sprzedawać klapki z 5G, w związku z tym tak średnio im wyszło. I w tej chwili to się kształtuje w ten sposób, że najwięcej rynku światowego, jeszcze raz mówię, w porównaniu kwartał do kwartału i jeżeli chodzi o klapki 5G, nie klapki, składaki 5G, ma w tej chwili najwięcej Huawei, ponieważ ma 35%. I to mówię dzięki sprzedaży głównie na rynku rodzimym, czyli w Chinach. Zwróćcie na to uwagę, tylko Chiny praktycznie. 23% ma Samsung z 58% z zeszłego roku. 12% rynku ma w tej chwili Honor w porównaniu do 3% z zeszłego roku. 11% ma Motorola w porównaniu do praktycznie żadnego udziału w pierwszym kwartale zeszłego roku. No i cała reszta to jest około 19% rynku i to są smartfoniki inne składane po prostu, innych tak. Marek. No, tam warto... się mieści i Nubia, i mieści się Blackview ze swoim składakiem i wszystko inne tam właśnie jest. Tak. Warto zwrócić uwagę na to, że no po pierwsze właśnie Huawei zrobił to na jednym rynku. To tylko pokazuje, jak ogromny jest rynek chiński. No i też to, że tam Huawei jest jednak mocarzem mimo wszystko, mimo przeciwności losu. Nie dziwi mnie wysoka lokata Honora i Motorola, no bo tak naprawdę jedna i druga firma zrobiła w zeszłym roku lepsze klapki niż konkurencja. No. Honor wygrał tym, że po pierwsze składaki są atrakcyjne, po drugie zaczęli je sprzedawać w Europie. A Motorola no, wywróciła, to się mówi, stolik, cytując klasyków, proponując telefon z dużym, użytecznym, zewnętrznym wyświetlaczem, w dodatku bardzo atrakcyjnie wyglądający. No i tym wygrali. W tym roku, no tak, czekamy na Samsunga, dopiero składaki Samsunga się pojawią, więc też może ten udział troszeczkę się odbić od dna, ale z tego, co przecieki wskazują, to wcale nie będą to telefony porywające i konkurencja zrobi lepiej. Znów będzie Motorola, znów z dużym ekranem. Konkurencyjne klapki, konkurencyjną klapkę zaproponuje też Honor i to już dziś w dodatku, w Chinach. Jeżeli wprowadzi ją do Europy, co jest bardzo prawdopodobne, to też może ta klapeczka im jeszcze podbić udziały w rynku. Nie wiemy, co zrobi Xiaomi. Natomiast mam też przecieki o tym, że Trenshin szykuje klapki. Zarówno Tecno, jak i Infinix
zaprezentują bliźniaczą konstrukcję, która również może przekonać, bo przez pewien moment może być najszybciej ładującą się klapką na rynku, bo pokonają nawet o tam 2 czy 3 waty Motorola, no ale zawsze coś. No i mogą też pograć ceną, tak? Bo to raczej nie będą konstrukcje z najwyższej półki, tylko bardziej ze średnią półką specyfikacją, tak wygląda na to. Tak, ja myślę, że tutaj mają przede wszystkim duże pole do popisu i są w stanie ugrać spory kawałek rynku dzięki cenom właśnie bo właśnie dzięki, mogą wskoczyć po prostu też do tej, powiedzmy, czołówki, tak, doszusować troszeczkę może do Motorola, spróbują, no nie wiemy, no wiadomo, że wygramy na tym my klienci, bo klapki generalnie będą tanieć, z foldami może być trudniej, bo no, foldy jednak jakby nie było, są bardziej dedykowane odbiorcom biznesowym i tym zamożniejszym, więc tu będą te ceny wolniej spadać. Natomiast klapki myślę, że już w tej chwili i Nubia, i na przykład Blackview właśnie wspomniany przez Jacka oferują już klapki naprawdę przy wstępnych cenach, nie droższe niż klasyczne smartfony o podobnym wyposażeniu. Także no, będzie ciekawie i myślę, że ten rynek cały czas będzie rósł, bo no, klapki trafiają pod strzechy po prostu. Palnik, warto być na TikToku, żeby wczytać takie uwagi. Ja na co dzień trudno jest rzeczywiście znaleźć w komentarzach tego typu uwagi. Bardzo Ci dziękuję za to podziękowanie, bo to sprawia, że człowiek myśli, że ta praca ma sens po prostu. Dokładnie. Drugą rzeczą na rozkręcenie, którą mam, jest strajk związków zawodowych Samsunga. U Samsunga globalnie w niektórych miejscach dobrze się nie dzieje i między innymi dobrze się nie dzieje, jeżeli chodzi o chipy, dlatego że konkurencja coraz bardziej wyszarpuje im rynek. To nie jest tak, że Samsung się zwinie i powie ojej, 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 boli, auć, auć, to ja przestanę i sobie pójdę z rynku. Nie, tak nie jest. Natomiast pracownicy Samsunga stwierdzili, że zastrajkować należy. Ponieważ płace, ponieważ dużo pracy, a te płace nieodpowiednie za bardzo, oni nie wnioskują nawet za dużo. Samsung ma związki zawodowe. Przez lata Samsung starał się te związki zawodowe gdzieś dusić w zarodku, żeby oni za bardzo nie podskakiwali, żeby w ogóle nie tworzono związków zawodowych. Broń Boże, żeby nie strajkowano. Pierwszy raz od 1969 roku, od powstania firmy, w zasadzie zdarzył się Samsungowi strajk. Ten strajk nie był dla niego na szczęście jakoś bardzo bolesny, a przynajmniej tak twierdzi oficjalnie. Koreańczycy są grzeczni, oni wyszli co prawda na ulicę, ale nie było ich tam dużo, to nie był jakiś tłum, oni się wymieniali tam, byli w fajnych ubrankach związkowych, tam najwyraźniej jak się wychodzi na strajk, to ma się takie wdzianko, kombinezon związkowy, bardzo fajnie to wygląda i na filmach, i na zdjęciach. Mieli duże, ładne transparenty. W każdym razie nie dogadali się z kierownictwem firmy i tych podwyżek na razie nie dostali. Oni wyszli, ja miałem wam w piątek w zeszłym tygodniu o tym powiedzieć, tylko jakoś tak się nie złożyło, bo byliśmy wyłącznie w zeszłym tygodniu na YouTubie i w live'a nie było. I ja sobie tak myślę, bo jest jeszcze drugi news trochę z tym związany, tym razem z pracownikami Samsunga z Holandii, że może Koreańczycy stwierdzili, że może coś trzeba zrobić dla pracowników. I dla pracowników w Holandii zrobili buty. Nie, to nie są jaja. Jest to nowość zupełna na rynku, chociaż myśmy tę nowość widzieli na MWC, na targach w Barcelonie dobrych 10 lat temu pewnie, jeżeli nie więcej. To są inteligentne buty. Wtedy te inteligentne buty, jak pamiętam, w Barcelonie miały zliczać, ile się przebiegło, ile się kalorii spaliło, czyli robić to, co w tej chwili robią opaski, zegarki i tak dalej, smartwatche, czy nawet telefony. Mhm. Natomiast w tej chwili Samsung stwierdził, że takie buty to jest świetna rzecz, we współpracy z trzema w zasadzie oddzielnymi firmami i z projektantem obuwia Roelem Van Hoffem. Stworzyli rzeczywiście buty, dzięki którym można sterować smartfonami. Przy czym niestety tych butów nie da się kupić na rynku, dlatego że to jest seria wysoce limitowana, jest wyłącznie 6 par i te pary są wyłącznie dla pracowników Samsunga, którzy biorą w Holandii udział w loterii. I w loterii, jeżeli ktoś wygra, to będzie miał wyjątkowe buty, 6 par na całym świecie. One są rzeczywiście nawet całkiem ładne, zwracając uwagę na to, co się w tej chwili projektuje,
Jeżeli chodzi o obuwie sportowe, to są całkiem ładne buty. Nie mogę wam niestety pokazać, bo prawa autorskie i wszystko inne zabiliby nas tutaj pozwami. W związku z tym tak, ale łatwo znaleźć w sieci takiego newsa, także można zupełnie spokojnie sobie od razu mnie zastanawia coś, czy w tych butach jest jakaś klauzula wyłączająca możliwość ich odsprzedaży, bo już to widzę, jak wchodzą na rynek 6 par butów i po ile by można by było je spylić. Ja podejrzewam, że to niezłe pieniądze są i myślę, że Holendrzy, którzy całkiem nie najgorzej zarabiają, co prawda. No i tak, nie no, Jacek, zobacz po ile na przykład chodziły buty, nie wiem, te co Nike wypuścił z powrotu do przyszłości, tą limitowaną serię, tak? Po ile te przechodziły, chociaż robiły nic. One tylko wyglądały. FIFA Rafa, to jest świetny pomysł, wyłączyć możliwość chodzenia w butach, jeżeli się po sprzedaży. Tak mi się podoba po prostu. Tym bardziej, że też wieści doszły chyba w tym tygodniu, że Mercedes, zdaje się, wymaga dopłacenia za opcję zwiększenia obrotów silnika, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. No, to będzie normalne, no za chwilę, wiesz, przecież to jest, przecież BMW tak samo dopłacasz za niektóre opcje i jak się skończy abonament, nie wiem, nagrzane stołki, to ci się wyłączą po prostu, nie? Także za chwilę się okaże, że będziemy na przykład musieli dopłacić za możliwość korzystania z wycieraczek w samochodzie. No. Albo nie wiem, zmigaczy w BMW, chociaż to akurat... Ja myślę, że to jest nawet logiczne przy obecnej polityce, która szanuje środowisko i ochrania środowisko, no to każda rzecz, która generuje ci dodatkowy ślad węglowy, powinna być płatna. Ja mam pomysł dla BMW świetny, jak wyeliminować to odium, które towarzyszy posiadaczom BMW związane z kierunkowskazami. Jeżeli używasz kierunkowskazów, jakaś opcja się włącza w samochodzie gratis. I na przykład, jeżeli za rzadko używasz kierunkowskazów, nie będziesz miał grzanych foteli. Albo, nie wiem, spryskiwaczy do wycieraczek. Taka zachęta do używania kierunkowskazów dla kierowców. Moja żona się dziwiła, dlaczego... Dlaczego ja zauważam same BMW na drodze? Kurczę, no to niestety tak jest, że się zauważa głównie BMW na drodze i to nie ze względu, czy ze względu na prędkość, z jaką się poruszają również, na przykład w obszarze zabudowanym. Tak, to czasem zrywa czapki z głów. Natomiast globalnie rzecz biorąc, rzeczywiście większość, bo nie wszyscy, broń Boże nie wszyscy, ale większość użytkowników BMW, których się widzi na drodze, to jest specjalny gatunek kierowcy po prostu. No może tak, aczkolwiek dla mnie Audi jest takim nowym BMW, bo jak widzę cztery kółka za sobą, to po prostu już czuję, że coś odwali na drodze. Rzeczywiście Audi też mi się w zeszłym tygodniu zdarzyło, tak. No i bardziej Audi teraz. BMW-ki pomału się uspokoiły, mam wrażenie. Tak, ja się przyczyniłem, bo ja jeżdżę wolno, ale dokładnie. Natomiast bardzo trzeba uważać, to są taki jeden gatunek właśnie nowsze Audi, te nowsze oczywiście, modele droższe. No i jeszcze odrębny gatunek to jest biała Skoda. To po prostu. A wracając do tematów smartfonowych, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jak będziecie grzeczni, to może więcej. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się z wami podzielić. Brazylia to piękny kraj jest, tylko Brazylia to jest kraj, gdzie turyści wyciągając smartfona powinni i mieć go albo na łańcuchu, albo dobrze go trzymać obiema rękami, nie wiem, jakoś coś, ponieważ tam dosyć często zdarzają się takie grupy ludzi, którzy tam mieszkają, którym się podobają smartfony w wyciągniętej ręce, w związku z tym chcąc je obejrzeć, a najczęściej jadą na motorze, to je biorą sobie i później już tak daleko odjadą, że nie zdążą zwrócić. W związku z tym dla Brazylii specjalnie, ale nie tylko, bo Brazylia jest pierwszym takim krajem, w Androidzie jest testowana aplikacja, która ma chronić użytkownika przed utratą prywatności w momencie, kiedy taki właśnie ciekawski Brazylijczyk porwie mu smartfona. I ta aplikacja na razie jest stosunkowo prosta, ponieważ smartfon za pomocą czujnika wykrywa dziwne zachowanie smartfona, czyli wyrwanie z ręki. Najwyraźniej to jest jakiś specyficzny wykres pracy czujnika, nie wiem, też grawitacji, gyroskopu i tak dalej. Specyficzny ruch na tej samej zasadzie, jak wiesz, jak zegarki wykrywają na przykład upadek, tak, użytkownika. Nie, no spoko. Znaczy upadek jest stosunkowo prosty, dlatego że tutaj nie ma problemu. Tutaj zarówno w przypadku tego smartfona, co to ja go ostatnio mam, jak go upuszczam, to kamerka się chowa.
jak i innych, ale to jest dosyć proste, bo akcelerometr zaczyna działać. No to jest rzeczywiście nietypowy ruch dla smartfona. Wiesz, jakiś odczyt czujnika, nagłe przyspieszenie w jednym kierunku, no myślę, że jest to wykonalne. Jest to do opracowania, jak wyłapiesz właśnie tą specyfikę tego ruchu, nie? Tak czy, tak, czy inaczej, testów, nie? Tak czy inaczej wyłapują, ale na razie nie ma tak naprawdę tego oprogramowania jakiegoś bardzo skomplikowanego, bo oprogramowanie po prostu blokuje smartfona. Blokuje smartfona, ma chronić dodatkowo, jeżeli korzystamy z przestrzeni prywatnej w smartfonie, ale ta blokada to jest w zasadzie jedyna rzecz, która jest. Przy czym jest jeszcze drugi przypadek, kiedy ta blokada może zaskoczyć, mianowicie kiedy się wyłączy smartfona, czy kiedy się przejdzie do offline'u. I tutaj ja się trochę boję, powiem szczerze, bo ja na przykład korzystam z opcji offline w momencie, kiedy nie korzystam ze smartfona bardzo mocno, i kiedy chcę oszczędzać baterię. I się zastanawiam, czy takie przejście do offline, no to co, wywoła od razu tą opcję przeciwkradzieżową i mi zablokuje smartfona? To by było dosyć dziwne. No niemniej kombinują, na razie testują w Brazylii. Brazylia wygrała właśnie tym, że tam najwięcej ciekawskich jest takich użytkowników, którzy nie mają smartfonów i najbardziej sprawnych i mających motory przy okazji. W związku z tym możliwe, że jak przetestują, to trafi prędzej czy później do nas. No dobra, ja myślę, że wybuch też byłby niezłą opcją, ale myślę, że tutaj postępują humanitarnie. Ostatnio słyszałem wiele audycji o prawach człowieka w różnych miejscach, w związku z tym ja myślę, że tutaj się powstrzymują po prostu, żeby taki ciekawski Brazylijczyk nie zapłacił zbyt wielkiej ceny po prostu za obejrzenie cudzego smartfona. W związku z tym no, zgodzę się, że może wybuch jest fajną, taką spektakularną opcją, ale w tym momencie może niekoniecznie ze względu na prawa człowieka. Przejdziemy do smartfonów? Tak, opowiadaj, bo chciałeś coś powiedzieć o nowych Poco. Chociaż kurczę, co tu gadać? No też nie bardzo wiem, co tu gadać. Można powiedzieć, że są dwa. Poco w serii M6 wypuściło dwa smartfony. Jeden, który obsługuje wyłącznie sieci 4G, no i niższy oczywiście, i drugi już obsługujący również sieci 5G. Ta M6, która obsługuje wyłącznie sieci w 4G, znaczy można o nich powiedzieć tyle, że są niebrzydkie i powtarzalne, to znaczy, że powtarzają design. Poco, i to są Redmi. Powtarzają design, który po prostu już znamy. Poco M6 4G to jest smartfonik z IPS-owym wyświetlaczem 6.8, ten wyświetlacz Full HD, 90 Hz odświeżanie. Helio G91, czyli sami widzicie, że to naprawdę lokuje się raczej no, w wyższych rejonach niższej półki, tak? Czyli nie jest to najgorszy smartfon z opcją dla oszczędnych, którzy nie potrzebują mieć 5G. Za to chcą mieć, nie wiem, 108-megapikselowy aparat. Takim aparatem już się można pochwalić. Co prawda to drugie oczko, które tam widać w tylnej części telefonu, to jest 2, z przodu jest 13, ale na przykład pamięć już jest rzeczowa, bo minimalny tier ma 6 giga pamięci RAM, 8 giga w opcji. I to 8 giga warto wziąć, jeżeli ktoś się będzie decydował na tego smartfonika. I 128 albo 256 giga pamięci użytkownika, z tym, że na szczęście z możliwością rozbudowy kartami microSD. Czy coś ciekawego w tym smartfonie? No bo ja wiem, nie, nawet to optyczne... Jest to ciekawe. No. Jest to ciekawe, bo my go znamy jako Redmi 13 4G również. Tak, to jest dokładnie ciekawe. Ten sam smartfon, tak. To jest ciekawe, w ogóle wiecie co mnie ostatnio ma, sam wracając jakby do tej inżynierii logotypowej, masakruje to, co robią producenci, bo to, że Xiaomi sobie tak robi już od dłuższego czasu, czy tam inne Oppo, czy tam inne Vivo, no w świecie smartfonów trochę mnie to przestało dziwić, ostatnio mnie osłabił, znowu właśnie wracamy w świat motoryzacji. No. No bo kurczę, tak się ostatnio nawet śmiałem, że koncern Stellantis to jest takim Xiaomi w świecie samochodów teraz. Dużo sprzedają, popularne auta są niby, ale kurde, no jeżeli wypuścili Alfa Romeo, które jest przebranym Peugeotem, to coś we mnie pękło po prostu. No i tutaj zrobiło dokładnie to samo Xiaomi, wypuściło Redmi jako Poco, no i tak siadłem i tak mówię, no po co znowu to samo, no. Nie wiem, ja bym po prostu sprzedawał
Redmi, które by było arcypopularne, a nie występuje pod dwoma różnymi brandami, a tak naprawdę jest jednym tym samym smartfonem. No, jest to, ty Poco masz tylu fanów? Jest, no może, jest to stała polityka, gdzie producenci po prostu na różnych rynkach nazywają smartfony nie tylko innymi nazwami, ale również zmieniają im marki wewnątrz jednej własnej marki, tak? W związku z tym no, to jest tego rodzaju polityka. Smartfon poza tym jest naprawdę całkiem fajny. Tak, to jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to, że ostrzegają, że NFC jest nie na wszystkich rynkach. Tak? No ale to zależnie od rynku, tak? Wiadomo, że jakby do nas go wprowadzono w oficjalnej dystrybucji, to NFC na bank musi być, bo bez tego to jak Nie byłoby sensu. No, nie byłoby sensu. Telefon jest... bez 5G i bez NFC na polskim rynku to rzeczywiście. To kompletnie się tej klasy, celu, tak? No. To jest trochę nonsens. Za to wersja, nie wiem, 5G może nie jest klonem? Nie, też jest klonem, tylko kurczę, nie pamiętam czego w tej chwili, wiesz? Też jest klonem, co prawda niedokładnym, ale tak, to też jest klon. Tutaj mnie dziwi przede wszystkim to, że Xiaomi się zdecydowało na Androida w 13, no ale dobrze, IPS-owy wyświetlacz 6,7, tutaj tym razem ta wersja 5G jakby na przekór kupującym ma wyświetlacz tylko HD z plusem, no to pech po prostu, albo masz wyświetlacz lepszy, albo nie masz, albo masz 5G, no albo jedno, albo drugie, trzeba się zdecydować. To, co mi się tutaj podoba, to jest Corning Gorilla Glass 3. 90-hercowe odświeżanie wyświetlacza, podobnie jak w poprzedniku i bardzo podobne tiery pamięci, tylko tutaj dodatkowo jest jeszcze 4 giga, gdyby ktoś chciał zejść na nerwice natręctw, nie mogąc czegokolwiek zrobić na smartfonie. Dodali te 4 giga, poza tym jest 6,8, a jeżeli chodzi o pamięć użytkownika, podobnie 128-256. Tutaj nie ma 108-megapikselowego aparatu, też za karę, że chcecie mieć 5G. Jest 50-megapikselowy. Jak to była kara? No, jakby nie patrzeć, jak wiesz, jak masz do wyboru 108 i 50, no ale no, spoko. A ja bym się myślę, bardzo mocno zastanawiał, bo ja bym spojrzał na rozmiar wszystko, matrycy, tak? Na przykład, ale może ja jestem dziwny. Nie no, w matryce nie jest zła, z tym, że akurat tutaj w przypadku 108 megapikseli, a 50 to jest 2 razy więcej, w związku z tym tutaj to jednak troszeczkę działa. W związku z tym ta matryca, tak nawet jeżeli byłaby większa w przypadku tej 50, bo nie podali modeli, w związku z tym ja podejrzewam, że ta 108 to jest oczywiście Samsung, a ta 50 tutaj to może być wszystko. To może być Omnivision, to może być Samsung, może być Sony. Jabli wiedzą nie znalazłem. Ale teraz pytanie w zasadzie też do was trochę. Czy wy robicie w ogóle zdjęcia, korzystacie z tych dużych rozdzielczości matryc, czy walicie w tym domyślnym łączeniu pikseli, przeważnie to jest 12 mega? Bo mogę się założyć, że większość użytkowników ani razu albo raz pierwszy i ostatni skorzysta z pełnej rozdziałki, którą umożliwia dana matryca. Zobaczy, jak długo takie zdjęcie się zapisuje, jak dużo miejsca w pamięci zajmuje i sobie odpuści. No to tak jest moje jakby przeczucie i to jest tak naprawdę taka. To znaczy mnie się zdarzają w komentarzach rzeczywiście użytkownicy, którzy albo narzekają tam, gdzie nie ma możliwości zrobienia zdjęcia pełną matrycą, albo dopytują bardzo mocno. Samsung ma na przykład takie matryce 48-megapikselowe, dwie chyba, gdzie się po prostu nie da zrobić zdjęcia 48 megapikseli, chyba że się zainstaluje alternatywne oprogramowanie, które jest w stanie zmusić ten aparat do zrobienia zdjęcia w 48 megapikselach. Robią po prostu 12 megapikseli i oprogramowanie Samsunga nie pozwala przy tych matrycach na zrobienie zdjęcia w pełnej rozdzielczości matrycy. Tak bywa po prostu. W innych markach się z czymś takim nie spotka, chociaż nie, jedno Sony chyba też tak ma, ale w tej chwili dużo zależy od oprogramowania oczywiście, tak? Tam, gdzie ten aparat jest montowany, można oczywiście ograniczyć możliwość zrobienia zdjęcia dużego. Ja nie bardzo wiem, dlaczego producenci to robią, no ale robią, tak? I rzeczywiście czasem po prostu nie można zmienić rozdzielczości na tę natywną. Natomiast wiem, że użytkownicy pytają albo czasem nawet narzekają na to, że właśnie nie ma możliwości, że co komu po 48 megapikselach, jak może zrobić tylko w 12. No dokładnie. No ale z drugiej strony, no co to da? Zdjęcie będzie wielkie. No pytanie, czy drukujemy z tego banery reklamowe, no, bo jeżeli tak, to okej. Okay.
To znaczy, ja sobie myślę, że tutaj, jeżeli ktoś rzeczywiście bawi się zdjęciami na mobilkach, no to to dla niego jakieś znaczenie mieć może. Dlatego, że natywna rozdzielczość, ta domyślna, z którą przychodzi smartfon, to jest taka rozdzielczość teoretycznie, do której powinien być soft aparatu dostosowany i to powinny być najlepsze jakościowo zdjęcia w tej rozdzielczości. Natomiast wyższe już mogą tak dobrej jakości nie oferować, ale mówię to tylko w teorii. Dlatego, że w praktyce można to duże zdjęcie rzeczywiście wziąć sobie na warsztat, szczególnie tam, gdzie są dostępne RAWy w aparatach i rzeczywiście sporo z nim zrobić rzeczy takich, które sprawią, że ono może być lepsze po takiej ręcznej obróbce niż zdjęcie robione w natywnej rozdzielczości, którą oferuje soft. Także tak, no tylko kwestia tego, czy ktoś się tym rzeczywiście bawi. No, czy warto ze smartfonów zdjęcia obrabiać, poświęcać im czas i tak dalej. No, tyle. Xiaomi zaoferowało jeszcze jeden smartfon. Może to tym razem jest nowość? Tak, to jest nowość. Znaczy, jest to jest to nowość z nazwy. Właśnie to chciałem powiedzieć. Jest to nowość z serii Xiaomi 14. Jest to Xiaomi 14 CV, które w Chinach było znane jako CV 4 Pro i teraz, co najważniejsze, wygląda na to, że Xiaomi chce serię CV zacząć dystrybuować szerzej, bo jak dotąd seria smartfonów CV to są smartfony o ładnym wyglądzie, moim zdaniem takie bardziej pod kobiety zrobione, bo tam jest i fajny aparat do selfie podwójny, i ładna smukła obudowa, i aparat portretowy z tyłu. No i dotąd to była seria ekskluzywna dla Chin, teraz trafiły do Indii. Jak trafiły do Indii, to w zasadzie stąd do reszty świata już jest dużo bliżej. A też nie mogę wygnać z głowy myśli, że tym telefonem, poszerzając serię 14, Xiaomi chce troszeczkę jakby zrobić, żeby rynek zapomniał o tej pechowej 14, co tam z parą miała problemy. A chcę zapomnieć, bo nawet zobaczcie, kiedy widzieliście ostatnio reklamę Xiaomi 14 gdziekolwiek, no może w salonie z telefonami, ale tak na ścianach, na ulicach, banerów, no przyznam szczerze, że nie widziałem, nie rzuciły mi się w oczy w każdym razie i tak mam wrażenie, że Xiaomi tak po cichu, dobra, nic nie było, a teraz cyk, kolejny model, no i właśnie to jest to CV oparte o Snapdragona 8S trzeciej generacji, ma szybkie pamięci, DDR5X UFS 4.0, czyli jest całkiem dobrze, ma dosyć szybkie ładowanie, bo 67-watowe, nie szałowe, ale już na tyle szybkie, że można coś tam miłego powiedzieć. Bateria jest mniej miła, bo 4700. Jest porządny AMOLEDowy ekran 1,5K z wysoką jasnością. No i to, co powiedziałem, podwójny aparat z przodu, dwa 32-megowe aparaty z przodu, jeden, wiadomo, zwykły do selfie, tam 70, chyba 8 stopni pola widzenia, drugi ma 100-stopniowe pole, czyli jest to szerszy kąt, ale nie jakiś bardzo szeroki, pamiętajmy. Natomiast z tyłu dali dwa 50-megowe aparaty, jeden główny ze stabilizacją, drugi portretowy tele 2,5 raza i oba mają całkiem fajne przysłony, bo ten pierwszy ma 1,63, drugi ma 1,90 coś, czyli jak na tele to całkiem fajnie. No i do tego jeszcze jest 12 szerokokątna na dokładkę, czyli mamy trzy aparaty z tyłu. No i w Indiach dali dwie wersje pamięci, które kosztują 2700, 2900 na nasze. Jest to taka wyższa średnia półka, no bo jakby po procesorze możemy stwierdzić, że jest to oczko niżej jak flagowiec, ale nadal dosyć dobrze. No i w zasadzie tyle, no jest to klon, znowu klon z nową nazwą. No tym razem już chociaż dobra, już chociaż markę Xiaomi zachowano, już nie zrobili z niego kolejnego Poco czy tam Redmi, to tyle chociaż dobrego. No i tak jak mówię, ja mam takie przeczucie, psieczucie, że chyba po prostu ten telefon ma trafić też do szerszej dystrybucji i Chińczyków chyba skłoniło to, że no 14 miała problemy szeroko dyskutowane i jakby poszło to w świat. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak się ta 14 sprzedała, ale tak jak mówię, brak takich, wiecie, nawalania tym telefonem po oczach, na ulicach, w internecie, na banerach, w gazetach, jest jakby takim znakiem, że chyba chcą go schować po prostu. Nie wiem, może ja to źle odbieram, ale
No, są telefony, które krzyczą na mnie z banerów reklamowych, a 14 akurat jakoś nie widać. I tak samo zobaczcie nawet Ultra, która skądinąd ponoć, tak opieram się tutaj na opinii między innymi mojej branżowej koleżanki, która bawi się bardzo fajnie fotografią i jakby potrafi dobrze ocenić aparat i docenić dobry aparat, no to mówiła, że Ultra akurat jest bardzo dobrym graczem. Natomiast też były pogłoski, że Ultra też paruje, aczkolwiek to był, zdaje się, wyłącznie jeden przypadek. Przynajmniej ja jeden odnotowałem, więc myślę, że akurat Ultra jest wolna od wady. Natomiast też z jakiegoś powodu tego telefonu jakoś bardzo szeroko Xiaomi nie promowało u nas. Dziwne. Zresztą w ogóle tam się coś dziwnego dzieje, no ale to już whatever. Mnie się nie podoba przede wszystkim design tylnych aparatów. Ja już mówiłem wielokrotnie, że ta kolejna, w którą wpadli producenci z tym dużym kółkiem z tyłu, to chyba nie do końca jest fajna rzecz. Nie wygląda dobrze w każdym razie. Zdaje mi się, że lepiej wyglądały poprzednie smartfony, że lepiej wyglądała poprzednia kolejna po prostu, tak? Mnie się w każdym razie bardziej podobała. Natomiast w przypadku tego smartfona, ci, którzy lubią szybkie ładowanie, jest 67 W, to jest dosyć fajne. Natomiast jeżeli chodzi o 14, ja się spotkałem w ostatnich tygodniach z bardzo wieloma użytkownikami w Polsce, którzy kupili, znaczy z komentarzami wielu użytkowników w Polsce, którzy kupili i chwalą i mówią, że wcale nie paruje, że to trzeba specjalnych warunków, żeby to parowało, że im się nie zdarzyło, że przy normalnym, codziennym robieniu to nie ma takiego problemu. No tak, no tylko że mamy w tej chwili troszeczkę cieplejsze dni już, to nie jest zima. W związku z tym trzeba poczekać troszeczkę na zimę i zobaczyć, jak będzie wtedy i wtedy ewentualnie możemy rozmawiać. Natomiast na razie, na razie to jest tak, że te smartfony nie mają powodu źle działać. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że to parowanie występowało w bardzo specyficznych warunkach i rzeczywiście zimą, kiedy różnica po wyjściu z ciepłego pomieszczenia na dwór była wyraźna, tak? Rzeczywiście, tak? I to trzeba stanowczo podkreślić, że temperatura otoczenia z pewnością może mieć na to wpływ, na występowanie tego zjawiska. No ale z drugiej strony coś takiego w ogóle nie powinno wystąpić we flagowym smartfonie, który w dodatku jest w założeniu wodoszczelny. User z szóstką, słuchaj, musisz bardziej doprecyzować, bo flagowiec używany, no to naprawdę z dobrymi parametrami to wszystkie flagowce możemy ci polecić. No albo musisz po prostu pomyśleć, czego potrzebujesz w tym flagowcu. Bo to nie jest taka jednoznaczna sprawa. No, możemy ci w zasadzie wymienić każdego byłego flagowca w tej chwili, żeby go polecić. Dokładnie, no słuchaj, krótko, zacznij, ogranicz wybór najpierw do tych, które mają jeszcze wsparcie i powiedzmy przez kolejne 2 lata mogą je jeszcze mieć. No i tu już ci zawęzi pewien wybór, a potem konkretyzując, no to już pod konkretne potrzeby wybieramy. Stary tylny aparat też dobry znajdziesz we wszystkich flagowcach. Najlepsze aparaty są na pewno w Huawei'ach, ale chcesz smartfona bez Google'a? Albo chcesz smartfona bez 5G? No jeżeli chcesz, to wybierz starego Huawei'a. Jeżeli nie, to wybierz, no nie wiem co, w zasadzie na rynku jest tego całkiem sporo. Galaxy S albo iPhone'y, no. Wielkiego wyboru nie ma. Ewentualnie jeszcze Vivo, ale pamiętaj, że Vivo już w Polsce nie ma, więc nie wiem, jak będzie z serwisem w przyszłości. Nie wiadomo, jak będzie z aktualizacjami. No i Vivo jednak, mówimy o tej serii X, odstawały, bo nie wiem jak setka, ale te poprzednie 80-ki, 90-ki odstawały pod kątem filmowania na przykład od iPhone'ów czy Samsungów. I to po prostu wypróbowałem empirycznie, także wiem co mówię. Także w zasadzie ograniczyłbym się do 2 marek w tym momencie, o ile oczywiście nie Huawei bez Google'a. No i tyle. No tak, ale te też znowu się by trzeba było zastanowić nad różnymi innymi rzeczami. Nie wystarczy powiedzieć, że ja chcę starego flagowca, czy chcę używanego flagowca z dobrym aparatem, bo każdy używany flagowiec będzie miał niezły aparat z ostatnich lat. No dobrze, w segmencie flagowym nie ma złych aparatów, takich ewidentnie złych. No. To też trzeba powiedzieć. Tak, z wielką niecierpliwością czekamy na nowego iPhone'a. Mnie czacha normalnie, paruje każdego ranka, jak się budzę, to najpierw zaglądam do internetu, czy już są nowe iPhone'y. Nie czekamy. To znaczy tak, jestem strasznie ciekaw tego AI-a, bo w teorii, jeżeli
Apple zrobiło coś później niż inni, to powinno to zrobić lepiej, aczkolwiek no, zobaczymy. Jakieś balony mi się pojawiły, ciekawe czemu. Może dlatego, że gadam do Was przez iPhone'a i zacząłem dobrze mówić o Apple'u. Nie wiem. W każdym razie, no czekam, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie oczekuję nie wiadomo czego po kolejnym iPhone'ie. Natomiast wiecie co, no? iPhone'y mają jedną zaletę, one są równe. Tam nie ma rzeczy takich ewidentnie spartolonych w tych telefonach, co jakiś tam całokształt buduje. Natomiast czy czekamy? Słuchajcie, to jest nie troszeczkę diametralnego przeskoku. Trochę tak, to jest trochę tak, że iPhone'y są dobre dla tych, którzy chcą mieć iPhone'a. I to w zasadzie tyle. To jest tak, że rzeczywiście mając iPhone'a i chcąc z nim rzeczywiście robić rzeczy jakieś sensowne, trzeba mieć pozostały sprzęt Apple'a, przynajmniej taki, na którego się używa, na którym się pracuje. Tak, to iPhone'y mają głównie licealistki i licealiści, ponieważ żeby się wkręcić w środowisko, to trzeba mieć najwyraźniej iPhone'a. Ja tego trendu co prawda nie rozumiem. Niemniej tak jest po prostu i trudno się z tym nie pogodzić. Trudno się również nie pogodzić z tym, że iPhone, mówię, jest smartfonem technologicznie ok, dla tych, którzy akceptują tego rodzaju smartfona. Tyle. iPhone jest, wiecie co, jak dla mnie, iPhone jest telefonem, który znika. Oczywiście nie mówię tu o tym, że wam go mogą buchnąć, natomiast mówię o tym, że jest to telefon, po prostu w pewnym momencie zapomina się, że ma się telefon, on po prostu robi swoje, jest, robi swoje. W żadnym stopniu was nie ekscytuje, no chyba, że ktoś ma coś, ale przeciętnego użytkownika, ja mówię też o sobie, w żaden sposób nie ekscytuje ten telefon, on po prostu jest, sięgam po niego, robię co mam zrobić, odkładam, natomiast rzadko zdarza się tak, że mam ochotę nim pieprznąć o ziemię, bo mnie zirytował z drugiej strony. Czyli po prostu znika. Nie mam ani negatywnych, ani pozytywnych uczuć wobec tego telefonu, on jest po prostu telefonem. Jest, istnieje sobie obok mnie, pomaga mi w pewnych rzeczach, ułatwia pewne rzeczy, ale ani go, nie mogę powiedzieć, że go nienawidzę, nie mogę powiedzieć, że go kocham. No on po prostu sobie jest. No to trochę tak jak, nie wiem, małżonek po 20 latach małżeństwa mniej więcej w przypadku niektórych. No taki jest przezroczysty ten telefon, ale z drugiej strony to może być właśnie jego zaletą. Natomiast ja się kompletnie nie zgodzę z tym, co Jacek powiedział o licealistach i licealistkach, bo nie wiem, albo ja mam jakieś dziwne dzieci, bo na przykład mój syn nie ma iPhone'a, starszy, właśnie skończył technikum, to się pochwalę elegancko. No i on zawsze na wszystkich imprezach obskakiwał jako fotograf ze swoim smartfonem, bo jego telefon robił najlepsze zdjęcia, a iPhony mogły się pochować. Chociaż nie był to telefon, powiedzmy, taki hype jak iPhone. Nie będę reklamował, bo tej marki już w Polsce nie ma, więc już się pewnie domyślacie. Drugi syn z kolei używa telefonu wyróżniającego się, bo takiego nikt nie ma. Podejrzewam, że w moim mieście, nie wiem, może są jeszcze 2-3 osoby, które taki telefon mają w najlepszym razie. I znowu on jest znany z tego, bo w szkole mówią, a to ten, co ma ten gamingowy fon. A to wszyscy wiedzą, o którego gościa chodzi. Więc wcale nie Marku, trzeba. Ale co mamy ci powiedzieć o Realme? Taka marka jest fajna. Coś konkretnego chciałbyś usłyszeć na jakiś temat? Bo wiesz, no możemy pogadać o Realme, możemy tak godzinę pewnie pogadać o Realme. Robią ostatnio ładne telefony, nie? Prawda? Ładne telefony robią. I je kupią wyposażone. I ostatnio przestali dodawać ładowarki. O, też mogę powiedzieć, czym bardzo mnie zirytowali. I coraz mniej te telefony się robią opłacalne według mnie, bo ta ostatnia seria jest owszem bardzo fajna, ale już nie jest takim cenowym killerem, jak kiedyś bywały te mocniejsze serie Realme, te numerkowe. No widzisz, to jednak coś powiedzieliśmy o tym. No, ale ty a tak naprawdę to jest Oppo, no. Natomiast tak, natomiast wracając do smartfoników, HTC przypomniało sobie, że kiedyś smartfony robiło. Właśnie. I HTC wypuściło U24 Pro, który ma trzy aparaty 50-megapikselowe. Ojej. Chciałem się zapytać, ojej. Bo chodzi mi po głowie. Tam jest specyficzny układ aparatów. Mówię o stylu, o designie. Jest dwa obiektywy w jednej takiej owalnej ramce, a trzeci obiektyw poniżej. I mi to przypomniało wczoraj któryś model Xiaomi, ale powiem szczerze, nie chciał już mi się go szukać wieczorem, który to ma być. A to Motorola któraś była taka? Tak, o Jezu, masz rację, Motorola też. Chyba. Tak, faktycznie, któryś z tych edżów chyba tak miał. W każdym razie, telefon o troszeczkę oldschoolowym wyglądzie, bo nie wiem jak tobie, ale mi front trochę przypomina Soniaki.
Tak, bo tam jest tak. jedna krameczka. Ekran ma ostre narożniki. Co prawda szkoda, że nie aparat w ramce, ale tak, przypomina trochę Sony. Tak, natomiast ten tył właśnie mi się skojarzyło coś. No jest to rzecz generalnie niebrzydka. On jest w takim kolorze czarno-granatowym z takim fajnym połyskiem. No i jest bardzo przyzwoitym średniakiem z górnej strefy średniego segmentu. Czyli to jest taki top średniaczek. No i co można o nim powiedzieć, to to, że na przykład ma bardzo fajny ekran, bo to jest oczywiście OLEDzik 6,8 cala, czyli nie najmniejszy, z Victusem, Full HD 120 Hz, no to wiadomka. Ma IP67 szczelność, czyli też fajnie. I ma Snapdragona 7 trzeciej generacji z pamięciami DDR5 i UFS 3.1, czyli też tymi oczko od tych najszybszych w dół. I ładowanie bezprzewodowe, ojej. A, ładowanie bezprzewodowe, natomiast bateria trochę z siebie, bo jest 4600 i ładowanie 60-watowe, tu mogłoby być lepiej, ale znowu, jak na, powiedzmy, górną strefę średniego segmentu, to źle nie jest. Ja, mi się podoba, bo ten Snapdragon fajnie chodzi, wiecie, ja zapamiętam tego Snapdragona jako procesor, który jest dosyć mocny, ale się nie grzeje i nie trotluje. To jest bardzo fajne w tym procesorze, on zawsze ma stabilność tam na poziomie powyżej 90 kilku procent, więc pracuje bardzo dobrze i nie zawiedzie, myślę, nikogo. Więc HTC może zrobiło dobry ruch, nie pchają się do flagowców, bo tam raczej nie podskoczą, zresztą by z ceną musieli tam się pewnie, jakby, jak znam HTC, by się wygłupiło, ale właśnie, słuchajcie, HTC się wcale nie wygłupiło z cenami tym razem. Co więcej, ja powiem, że ten telefon bardzo ładnie wycenili na polskim rynku, bo oczywiście na Tajwanie na przykład możecie sobie kupić wersję 512 giga. U nas no i na Tajwanie jest... można sobie beżową wersję kupić, bo u nas chyba tylko granatowa jest. U nas tylko ten granat będzie, tak. On się Space Blue nazywa. I słuchajcie, moi drodzy, u nas będzie wersja w Polsce 12256, czyli też nie głupia, tak? Za 2700 bez złotówki i jeszcze do tego w przedsprzedaży dostaniecie tackę bezprzewodową do niego. Moim zdaniem jest to bardzo fajna cena jak za taki telefon, bo kompletnie niczego mu nie brakuje. I 50-megowy aparat do selfie jest, i 50-megowy główny z optyczną stabilizacją, i 50-megowy tele, ale portretowy taki z tym mniejszym przybliżeniem, no i szerokokątny, to już tam wiadomo, ósemeczka. I do tego jeszcze ma preinstalowaną aplikację do obsługi, do współpracy z VR-ami. Można tam sobie za pomocą tej apki wykreować jakiegoś awatara, także jak ktoś się bawi wajwami, bawi się światem wirtualnym, no to to jest telefon dla niego. Czyli podsumowując, HTC sobie przypomniało, jak zrobić telefon z sensem i w dodatku mądrze go wycenić. No. Tak, to jest pierwszy od dłuższego czasu smartfon HTC, który można w każdym razie polecić uwadze. Nie to, że polecić zakup, tylko polecić uwadze waszej, tak, żeby sprawdzić. Tym bardziej, że on w Polsce będzie w sprzedaży. Będzie w Polsce i mówię, nie głupio kosztuje i jest nie głupio wyposażony. Naprawdę, no taki jest punkt ten telefonik. A... To jest głównie dla tych byłych użytkowników HTC, o, którzy mają sentyment no do marki. Tak. Tak naprawdę. Bo... No nie, więc słuchajcie, no jeżeli macie sentyment do HTC, uważam, że wielu ludzi ma i bardzo dobrze, że ma, bo należy się to tej marce, to tym razem mogę powiedzieć, że zrobili telefon, którym można się zainteresować. Jest to pierwszy od, nie pamiętam od kiedy, telefon HTC, który może nie porwał mnie jakoś szczególnie, ale tak, jest okej. Okay. O, jeszcze przypomniałem się, jest stereo, jest słuchajcie, mini jack nawet w tym telefonie, o. Też mi się jeszcze przypomniało. Także no, taki jest akurat. W pierwszym momencie, ja dlatego o tym wspominam, że w pierwszym momencie, kiedy go zobaczyłem właśnie, to stwierdziłem, o, zrobili aparat w ramce. Nie zrobili. Ta ramka jest rzeczywiście dosyć fajna. Na górze jest na tyle szeroka, że można by było jakieś nieduże oczko zmieścić. Bo w końcu, z tym, że tutaj jest aparat na tyle z dużym oczkiem, że rzeczywiście mieliby duży problem, musieliby jeszcze ten margines powiększyć. W związku z tym nie, ta 50 jest po prostu na ekranie w kropce. No. Ma ładowanie zwrotne i przewodowe, i bezprzewodowe. To jest dosyć fajne. Można sobie podładować, nie wiem, słuchawki, te smartwatcha albo opaskę od niego, jeżeli... I globalnie rzecz biorąc, można po prostu zwrócić na niego uwagę, bo wydaje się przynajmniej na papierze całkiem fajną opcją,
jeżeli się szuka w tym zakresie cenowym smartfona po prostu. W związku z tym namawiam, żeby go obejrzeć. Nie namawiam, żeby kupować od razu, natomiast namawiam, żeby obejrzeć, bo no, HTC-owi się zdarzyło rzeczywiście coś nie najgorszego chyba. Mhm, tak, no i dobra, niech sobie robią te smartfony, trwają jeszcze, podpowiem, że ma zaginany wyświetlacz, jakby ktoś nie lubił, no to niestety ma, ale za to fajnie to wygląda. Wiemy, już mniej więcej znamy specyfikację, tym bardziej, że pojawił się w przedsprzedaży Oppo F27 Pro z plusem. Nie ma jeszcze wszystkich danych, ale wiadomo tyle, że będzie na Dimensity 7050, będzie miała AMOLEDowy wyświetlacz 6,7. Będzie Full HD, 120 Hz odświeżanie, 128/256 pamięci plus 8 RAM-u i aparaty fotograficzne 64 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. Nic genialnego, od po prostu jest w zapowiedziach również z tym paskudnym okrągłym, znaczy dla mnie paskudnym. Tutaj jest trochę osłodzona ta wyspa aparatów przez to, że ma srebrną ramkę i udaje jeden duży obiektyw aparatu, nie wiem, lustrzanki, kompaktu jakiegoś takiego porządniejszego. Natomiast no, nadal jest to dla mnie design średnio fajny, może się komuś podoba, broń Boże, nie chcę obrażać, nie jest to gust jest kwestią po prostu każdego z osobna. Mnie się nie podoba i będę o tym mówił głośno i już, bo mi się nie podoba. Natomiast smartfonik jest o tyle sympatyczny dla tych, którzy lubią skórę syntetyczną, że tam właśnie na tyle znajdą. Są dwie wersje, jedna jest łososiowa, druga jest albo granatowa, albo czarna, bo na renderach średnio widać, ale to jest taki pomiędzy ciemnym granatem a czarnym. Obie są z przeszywaniami symulowanymi w tym plastiku, także dla kogoś, kto lubi, to może to będzie fajny całkiem wybór. I powiem szczerze, że to chyba by było na tyle u mnie, jeżeli chodzi o smartfony głównonurtowe. Nie wiem, czy coś jeszcze znalazłeś. Znaczy, wiesz co, nie, no zbliża się premiera nowego Realme GT6 i producent sporo już o nim powiedział, będzie fajny wyświetlacz, będzie procesor też między innymi ten sam, co w tym Xiaomi 14 CV, czyli 8S. High-end PC, jaki telefon do zdjęć i wideo w tym momencie dostępny w Polsce, panowie polecają. Zależy, ile masz pieniędzy. Jak masz dużo pieniędzy, to kup flagowce. Jak nie masz za dużo pieniędzy, to powoli schodź, kupując najlepsze, co w tej cenie można dostać. Chyba, że podasz inne szczegóły, to wtedy się będziemy mogli zastanawiać ewentualnie co. I ja tak jak mówiłem, skończyłem ze smartfonami głównonurtowymi, natomiast są jeszcze poza tym tafony, które obrodziły w tym tygodniu jakoś zupełnie wyjątkowo, ale o nich szybko, dlatego że one będą dostępne głównie w serwisach sprzedażowych, jakby poza, nie wszystkie mają, większość właściwie nie ma wsparcia technicznego w Polsce, w związku z tym oszczędnie to dla tych, którzy tafony po prostu lubią. Jest UniHerz Tank 2 Pro, jest to smartfonik oczywiście ze wszystkimi podstawowymi odpornościami, jakimi Tafon się powinien pochwalić, czyli jest IP68, IP69K, military standard 810H, także jest tutaj ok, natomiast technologicznie poza tym to jest Helio G99, także nie jest źle, ale bez przesady znowu. Jest wyświetlacz Full HD 6,8. I to jest w miarę dobra informacja. Lekki to on nie będzie, ponieważ to jest 688 gramów. Także jest co w kieszeni nosić i lepiej kieszenie sobie usprawnić. Jeżeli chodzi o wymiary, no to grubość 31 mm też sporo mówi. No ale bateria jest 23 800 mAh. Tak? Dużą baterię wsadzili, w związku z tym musi być wielka i ciężka cegła. Zdjęcie się zrobi, jest 108 megapikseli w głównym aparacie, 64 do zdjęć nocnych, takich czarno-białych, 8 do zdjęć tele i 32 megapiksele z przodu. To tele, to się nie jarajcie się za bardzo, bo to nie będzie takie tele z prawdziwego zdarzenia, jeżeli dwa razy zaoferuje powiększenie w miarę bezstratne, to będzie ok po prostu. Ale globalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś szuka smartfona z bardzo dużą baterią i projektorem, bo nie wspomniałem jeszcze, że ten smartfon ma również projektor, to może obejrzeć sobie UniHerz Tank 2 Pro albo obejrzeć poprzedniego UniHerz tankowego, bo tam też ten projektor był i może go dostać troszeczkę taniej. Poza tym są dwa smartfony Dogi, które wypadły wczoraj. Jeden ma śmieszną nazwę. Ten z mniej śmieszną nazwą to jest S118. I to jest opcja również z Helio G99 i IPS-owym wyświetlaczem 6,6.
Full HD i Scoring Gorilla Glass Victus na wyświetlaczu. Ma oczywiście wszystkie odporności, 68-69K, militarny standard 810H. 512 giga pamięci dla użytkownika, 8 giga pamięci RAM i to jest bardzo fajny układ, tylko te pamięci są prawdopodobnie wolne aż tak, bo nie podali po prostu, w jakim standardzie te pamięci są. 50 megapikseli, jeśli chodzi o zdjęcia, 12 do szerokokątnych, 8 do, przepraszam, 12 do zdjęć nocnych, 8 do zdjęć szerokokątnych i 32 megapiksele z przodu. No i tutaj z bateryjką już nie jest tak genialnie, chociaż jest też w ramach standardów całkiem niezła, bo jest 10 800 mAh, czyli o 10 000 mAh mniej niż w tym poprzednim, tak, w unihercu. I 33-watowe ładowanie, ale ten jest chyba troszeczkę lżejszy, chociaż wagi też nie podali, o dziwo, w związku z tym niewiele można. Natomiast ten, który ma śmieszną nazwę, to jest Doggy S-Punk. Śmiałem się, że to taki spunk. Spunk po angielsku to w zasadzie jest klaps, tak? W związku z tym pomyślałem, że będą jaja, jak zaczną sprzedaż, tak? W różnych anglojęzycznych miejscach, ale może wcale nie. To jest S-Punk nie przez A, tylko przez U. Nie wiem, co pan jest ani punkiem osiągnąć w nazwie z kolei, takim punkiem, no ale cóż, no co kto lubi, tak? Przypomniał mi się smartfon, telefon dla seniorów o nazwie Retto. Sprzedawany we Włoszech. Miodzio, po prostu. Sprawdźcie sobie, co oznacza Retto po włosku, padniecie ze śmiechu. W każdym razie tutaj już nie jest tak słodko. Jest IPS. Prostszy telefon. Tak, to IPS-owy wyświetlacz też 6 blisko, Full HD, też jest Corning Gorilla Glass, nie podali wersji, tylko tutaj niestety jest Unisoc T606 i to jest coś, co mnie bardzo od tego smartfona odrzuca, bo no nie wiem, jak będzie z tym. I tutaj jest trochę mniej pamięci RAM, jest 6 giga i 256, oni zazwyczaj w jednym tierze tę pamięć robią, w związku z tym, no tak jest. Jeśli chodzi o aparaty, też nie jest jakoś bardzo słodko, 50 plus 2 plus 16 z przodu, także też nie jest jakoś bardzo genialnie. High-end PC, flagowy, no to flagowy. To słuchaj, jeżeli cię stać na flagowego smartfona, chcesz robić dobre zdjęcia nim i chcesz, żeby to fajnie działało, no to jest kwestia tego, na przykład jakiego smartfona miałeś poprzednio. Jeżeli poprzednio miałeś Samsunga, idź i obejrzyj nowe Samsungi. Jeżeli miałeś, nie wiem, Soniaka, idź i obejrzyj nowe Soniaki. Chyba że coś ci w starej marce nie pasuje, tak? No to wtedy trzeba się zacząć rozglądać za nowymi. No ale lepiej zacząć od tego, co się zna. Jesteś przyzwyczajony do interfejsu użytkownika. Jesteś mniej więcej przyzwyczajony do tego, jak bateria trzyma. Te rzeczy się bardzo rzadko zmieniają w obrębie marki, dlatego że zależą głównie od oprogramowania. Tak, od pojemności baterii, bateria też jak najbardziej zależy, to jest prawda, tylko że no, schodzenie baterii to jest już kwestia w dużej mierze oprogramowania, to jak szybko, jak często, z czego korzystasz. No i to chyba tyle. Czeka cię wycieczka do sklepu, trzeba się przejść do sklepu, pójść tam, gdzie pokazują najdroższe smartfoniki i rozpoczynając od tej marki, której już używałeś, przelecieć po prostu przez każdy kolejno. I globalnie rzecz biorąc jest trudno się naciąć, bo jeżeli chodzi o takie wady jakby konstrukcyjne czy wady produkcyjne, które w smartfonach są, to flagowce one Bogu dzięki najczęściej statystycznie omijają. Bardzo rzadko trafia się we flagowcu, że jest jakaś wada nieodwracalna albo że flagowiec nie działa tak jak powinien. Usłyszałbyś o tym po prostu. Mhm. Wśród flagowców będących na polskim rynku, jeżeli coś za, nie wiem, za 6 tysięcy nie działałoby albo działałoby źle, gwarantuję ci, żebyś o tym usłyszał po prostu w newsach. Tak. Kolega pyta... O, przerwało coś się. Realme 11 Pro. Nie, ja sam przerwałem, bo cię usłyszałem. A, sorry. Realme 11 Pro. Wiesz co, czemuż by nie, ale zobacz na plusa. No bo plus tam więcej fotograficznie potrafił. I jednak tam te dodatkowe aparaty robiły robotę. Natomiast nie jest to zły telefon, oczywiście wszystko kwestią ceny też, tak? Natomiast pamiętam, ja go testowałem i nie był zły. Ja
Ja tak podpisałem recenzję, że trochę jest w cieniu starszego brata, czyli modelu z plusem, bo rzeczywiście tak jest. No, jakbym miał wybierać z tych dwóch, to jednak bym dołożył troszeczkę, bo myślę, że ta różnica w cenie nie jest jakaś taka w tej chwili potężna. Dołożył do modelu 11 Pro Plus. Naprawdę. To tak, co ja bym zrobił. A więc to jest tak, że go odradzamy. No. Nie, 11 Pro to jest ok smartfonik, jeżeli akurat w tym zasięgu cenowym i rzeczywiście nie bardzo masz ochotę dokładać lekko do plusa, a pewnie rzeczywiście jest droższy w tej chwili. No jest, ale niewiele. No, to w każdym razie dobrze by było sobie siąść i porównać na spokojnie zarówno specyfikacje, jak i też przejść się do jakiegoś elektromarketu, wziąć jeden i drugi do ręki, zobaczyć pi razy oko, jakie są różnice. Takich dostrzegalnych gołym okiem pewnie, jeżeli chodzi o technologię, to nie znajdziesz. Natomiast na przykład zobaczysz, który ci się bardziej podoba, tak? Który ci lepiej w ręce leży. To, co na pewno, jaka jest przewaga plusa, to, że masz lepszy aparat główny. Przede wszystkim nie tam, nie patrz na megapiksele, tylko przysłonę ma lepszą. Niewiele, ale jednak. I dodatkowo zyskujesz aparat szerokokątny, którego nie mam w modelu bez plusa. No. A tak naprawdę wyświetlacz jest podobny, procesor ten sam, więc jest to jakby w miarę równoważny model. Natomiast no, jak się potrafisz obejść bez szerokiego kąta, a zdjęcia nie są jakimś tam potwornym kluczem dla ciebie, to luz. No. Nie wiem, kurczę, jak jest z aktualizacjami tych modeli na ten moment, nie? A, miałeś dopisać, że chodzi o plusa. No to nie, no to temat wyjaśniony. Spoko. Ja bym się dowiedział, zanim kupisz jeszcze, którego ma Androida aktualnie i czy jeszcze dostanie kolejnego. No bo to może, powiedzmy, być kluczem. Bo one wystartowały, pamiętaj, z 13. Powiem szczerze, że nie wiem, jak w tej chwili mają, tak? Powinny mieć 14, ale czy dostaną 15, no trąbka. Ale tam było wszystko w pomódce, wyglądał dobrze, miał dosyć dobry wyświetlacz, robił dobre zdjęcia, bateria była w porządku, procesor bez problemu dawał radę. Słuchaj, jest w ogóle recenzja u nas na YouTubie, także gorąco zapraszam, youtube.com/rgsm.pl, wyszukaj sobie i obejrzyj recenzję. Co ja powiedziałem o tym telefonie? No zaraz po premierze, jak go testowałem, bo powiem ci też tak, że troszeczkę już pamięć też nie ta i nie mogę nie zapamiętać w tej chwili jakichś niuansów, natomiast zajrzyj sobie na YouTube albo u nas w serwisie masz recenzję do przeczytania, jak wolisz, bo może to ci coś rozświetli. Ja na szybciutko spróbuję sobie reckę wyświetlić i przeczytać, wiesz, takie podsumowanie, co ja tam napisałem na koniec, bo może o czymś zapomniałem, a co powinieneś wiedzieć. Czy ma jakieś takie mankamenty? No to ja jeszcze... Wydajność, stabilna praca. Aha, makro takie sobie, no ale trudno, to bez plusa też robimy, bo to ma dwójeczkę do makro, więc dajmy sobie spokój. No wygląd kontrowersyjny. Troszeczkę jest preinstalowany hapek, ale no to kwestia tego, jakie masz oczekiwania wobec interfejsu. No to jest typowe dla chińskich telefonów, więc jakby... No i napisałem... No, ale można je wywalić, nie? Wypasiony, a nie przesadnie drogi średniak. No, no i tego się trzymaj, słuchaj. Adaś, ale te apki z Realme można wywalić. Tak, można. No i to nie są śmieci takie typowe, to nie są jakieś chińskie reklamówki, tylko... No tam masz na przykład, nie wiem, nie pamiętam, no strzelam teraz, jakiegoś tam Bookinga możesz mieć, czy tam inne, jakieś tam coś, Glovo, whatever, no tego rodzaju rzeczy, czyli takie, z których i tak spora część z nas korzysta, więc może to nie jest jakiś tam dramat, tak? Witamy jakiegoś pana w czapce, cześć. Cześć, witamy. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. Ja jeszcze miałem wspomnieć o jednej rzeczy, ale tak naprawdę to trochę się... No dobrze, Oukitel jeszcze, WP50 dzisiaj wyskoczył. Jeszcze go nie ma w przedsprzedaży, zaraz będzie. Co prawda w chińskim serwisie, w polskiej wersji chińskiego serwisu sprzedażowego już jest strona. Natomiast warto się zastanowić, czy się go chce. No plusem jest Dimensity 6100 z plusem. IPS-owy wyświetlacz 3,6. HD tylko w ten wyświetlacz, bateryjka 6500, czyli w tym zestawieniu dzisiejszym tafonów, tych czterech, to jest najsłabsza wersja baterii. 18-watowe ładowanie, także też nie jest jakoś genialnie, ale 18 watów w zasadzie w tej chwili jeszcze wystarczy, żeby to było zauważalnie szybciej po prostu.
Poza tym kiepsko jest niestety z pamięcią i to jest głównie powód, dla którego myślę sobie, że nie warto zwracać na to w ogóle uwagi. Bez względu na cenę 256 plus 4 to nie jest pamięć, którą warto rozważać naprawdę w tym roku. Ale 40... to jest pancernik. Jak się wkurzycie i rzucicie o ziemię, to może się nie potłucze od razu. No tak, no tylko, że wiesz, co z tego, że się ma pancernika, który się nie potłucze, jak człowiek ma nim ochotę przez cały czas rzucać, tak? Ze względu na to, jak działa. Także jak chcecie kupić telefon, który ma 4 giga RAM-u, to kupcie pancerny. O, to taka moja rada. A w ogóle to się, wiesz co, zacząłem zastanawiać właśnie nad tym rynkiem pancerniaków, bo naszła mnie taka myśl, zobacz, że nie ma na tym rynku telefonu takiego absolutnie flagowego, a pancernego. I teraz się zastanawiam, dlaczego. I powody mogą być, bo to nie jest problem zrobić taki telefon. Powody, wydaje mi się, że mogą być dwa. Pierwszy powód jest taki, że po prostu rynek tego nie potrzebuje, bo nabywcy pancerniaków stanowią, wydaje mi się, specyficzną grupę, być może się mylę, która nie ma jakichś strasznych oczekiwań względem telefonu, poza tym, że ma działać i się nie rozbić. A z drugiej strony właśnie te telefony są robione tak, że jakby się rozwalił, a jest na to narażony, bo jeżeli ktoś kupuje pancerny telefon, to z góry zakłada, że on może upaść, utonąć, być przygniecionym. To właśnie może celowo są robione tak w miarę niedrogo, żeby nie było szkody, jak się rozwali mimo wszystko. Takie dwie przyczyny, dla których nie widzę flagowca takiego no, ekstremalnego. No, wyobraźcie sobie, bo ja bym popędził do sklepu, jakby mi zrobili, nie wiem, opancerzoną wersję Galaxy S24 Ultra, ale taką naprawdę opancerzoną, dokładając na przykład jeszcze do tego dużą baterię. Niech by był ciężki, niech by był gruby, niech by był gumowy, niech by nawet był brzydki. Ale żeby miał te bebechy, te aparaty, ten wyświetlacz, ale w pancernej obudowie, niech by był droższy. Okej, okay. Ale czegoś takiego nie ma, czegoś takiego nikt nie zrobił. Wiesz co? Technicznych przeszkód nie widzę. Coś ostatnio zrobili, tylko ja szukam w tej chwili i niestety nie jestem w stanie znaleźć. Któraś z tych firm chińskich produkująca smartfony zrobiła smartfona ze Snapdragonem 8 trzeciej generacji. Z ładowaniem bezprzewodowym, z dużą ilością pamięci i z bardzo dobrymi aparatami. Tylko ja, kurczę, nie jestem w tej chwili w stanie zrekonstruować, co to było. Pamiętam ten telefon, ale to nadal jeszcze nie był ten taki uber flagowiec, tak? Ja o takim segmencie mówię. No, mówię o segmencie, gdzie powiedzmy obok moglibyśmy postawić, nie wiem, Pure Ultra, iPhone'a 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, no ten można powiedzieć, górna strefa flagowców, o, te ultry. Nie ma czegoś takiego. Jest poprawny flagowiec, ale właśnie jest to po pierwsze flagowiec jakiejś tam chińskiej marki. Po drugie, tak naprawdę nie wiemy, jakby on działał w praktyce, a wiem, że niestety, no często gęsto, bo testowałem na przykład telefon chiński z mocnym prockiem, z teoretycznie 200-megowym aparatem, a wyszło jak wyszło. Nie było to aż tak flagowe, jakby się wydawało. To był średniak. Natomiast no tutaj też bym brał pod uwagę, że no okej, wzięliśmy dobre klocki, jak to wszystko razem działa. Wiemy. Myślę sobie, że producenci po prostu mają marketingowców, którzy im uzmysławiają, że klienci tych najdroższych smartfonów to nie są ludzie, którzy potrzebują telefonu. Poniekąd tak, ale wydaje mi się, że ktoś by się znalazł. No, ja też tak patrzę, troszeczkę może przeginam z tym segmentem, ale no jest segment ludzi, którzy są zamożni, potrzebują super telefonu, a jednocześnie na przykład uprawiają sporty ekstremalne. No to właśnie o takich ludziach myślę, jakby budując w głowie taki telefon. A może się mylę, kurczę, no ja tak, no nie bez powodu ja siedzę po tej stronie, a nie po stronie marketingu, więc jakby nie mam tutaj ani wiedzy, ani doświadczenia, może się mylę. Ale kurczę, według mnie brakuje czegoś takiego, brakuje mi takiej konstrukcji. Ja bym na przykład chętnie kupił taki telefon. Tak, myślę sobie, że my możemy sobie oczywiście pogdybać, bo może nam się zdawać, że tego rodzaju smartfon na rynku znalazłby rzeczywiście nabywców, tylko czy to rzeczywiście byłaby taka liczba nabywców, która by mogła? No ci, którzy są sobie w stanie pozwolić i ci, którzy mają kontakty, mogą kupić militarne wersje Samsungów, tak? Ponieważ wiemy, że Samsung skądinąd produkował swoje flagowce również dla armii amerykańskiej. Z tym, że ja nie wiem, czy to nie są zamknięte kontrakty. Nie wiem, czy można rzeczywiście takiego smartfona zdobyć w Stanach.
Tak, to właśnie to, że tam była bardzo ograniczona dystrybucja tych telefonów i to nadal nie. No dobra, nie miałem w ręku, ale tak na oko moje, jak widziałem tą konstrukcję, to nadal nie był to taki ultrapancerny telefon, prawda, z gumy i tak dalej. To był taki wzmocniony nieco. Czyli coś pomiędzy pancerniakiem a zwyczajnym smartfonem, tak na moje oka. Ja tu mówimy się o takim, no kurczę. No brakuje tak czegoś takiego. Kiedyś Panasonic próbował w takie telefony, ale to też jeszcze nie było to, bo to były bardziej takie telefony do zastosowań profesjonalnych, więc one też nie musiały być wypasione. No ale widocznie rynek działa w pewien określony sposób i no, trzeba też pamiętać, że producenci w jakiś sposób dostosowują się do tego rynku i właśnie stąd ta moja myśl, że może po prostu nie chcemy wcale takich super ultrapancernych telefonów o ultramożliwościach, tylko wystarczy, że jest wytrzymały i nie rozwali się od razu, a nie jest drogi. Może to o to chodzi, tak? Kemot, są różne rzeczy, które użytkowników smartfonów ekscytują. Mówisz, że w iPhone nie ekscytuje. To nie jest wada. To znaczy Adam nie mówił o tym jako o wadzie iPhone'a. Adam mówił po prostu o tym, że iPhone jest narzędziem na tyle wygodnym i na tyle uniwersalnym, że po prostu nie trzeba myśleć o jego obsłudze, tak, dodatkowo. Natomiast pytasz, czym ekscytują w inne smartfony? No ekscytują bardzo różnymi rzeczami w zależności od tego, czym się użytkownik ekscytuje. Ekscytują albo na przykład bardzo dobrymi zdjęciami, dużymi powiększeniami, dużymi matrycami fotograficznymi w tym względzie, sporymi przysłonami regulowanymi, aparatami peryskopowymi. Dla tych, którzy rzeczywiście pracują w ciężkich warunkach, taką ekscytację może budzić rzeczywiście duża wytrzymałość smartfona, porządne szkło na wyświetlaczu, dobre wzmocnienie, duża bateria nawet sprawiająca, że smartfon jest ciężki i ochrona ta najbardziej podstawowa dla telefonów, czyli właśnie IP68-69K i military standard z literką H, która po prostu oferuje najfajniejsze rzeczy. Dla Japończyków oczywistą rzeczą, nie wiem czy ekscytującą, jest na przykład to, że smartfony mają IP68. Dla ludzi, którzy używają specyficznych aplikacji, też na przykład w telefonach znajdują się rzeczy, których nie ma nigdzie indziej i one są najczęściej preinstalowane. Tych, których w ogóle ekscytują flagowcy, będzie ekscytował performance. Tych, którzy uwielbiają grać, będą rajcowały smartfony, które mają, nie wiem, oddzielne na przykład sterowanie w grach, które mają mocną baterię, wentylatorek, śliczne, nie wiem, podświetlanie tego wentylatorka, tak jak jest w Nubiach. To jest kwestia tego, co cię ekscytuje tak naprawdę. Jeżeli cię ekscytuje iPhone, świetna sprawa. Naprawdę, nikt się nie czepia. Adam mówił o sobie tylko i o swoim użytkowaniu. Tak, ale pamiętaj, że ja to powiedziałem jako zaleta. Jeżeli cię telefon nie irytuje, to już jest dużo. No, jeżeli po prostu, wiesz, telefon jest dla ciebie, a nie ty dla telefonu. Jeszcze ci mogę podpowiedzieć, jak chcesz się naprawdę podekscytować, to weź sobie iPhone'a i weź sobie, ale koniecznie Ultra S24 Ultra, idź na słońce i popatrz na ekrany, to się wtedy podekscytujesz. Bo ja powiem ci, jak wróciłem do iPhone'a, to po prostu Jezu, jaki ból. Naprawdę. Także, wiesz, każdy telefon może czymś ekscytować. Tym, że cię nie wkurza, chyba to jest też bardzo dobra cecha, uważam, i pożądana w smartfonie. Będziemy chyba powolutku kończyli. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ostatni moment, żeby je zadać. A ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, żebyście mieli kawałek czasu, żeby ewentualnie zadać jakieś pytania, która wydarzyła się w ostatnim czasie, a rzecz dotyczy... No tak, no mówię, nie wiem, czy kogokolwiek to zainteresuje, ale wyobraźcie sobie, że ci, którzy jakby lubią aplikacje androidowe i lubią się bawić Androidem, wolą to robić bardzo często na dużym ekranie, szczególnie jak wracają do domu i mają desktopa i duży monitor. A jeszcze szczególnie, jeżeli ten monitor sobie mogą obrócić, bo mają pivota, tak? Czyli taki mechanizm, dzięki któremu można mieć monitor w poziomie albo w pionie, jak się chce, albo krzywo, bo niektórzy mogą chcieć krzywo mieć. W każdym razie do tej pory Microsoft miał natywną obsługę dla aplikacji z Androidem. Wiem, że to jest trudne do uwierzenia, ale tak było. To się nazywało Windows Subsystem for Android. I nadal jest, zdaje się, jeszcze jako tako dostępne, jeżeli macie Windows. Nadal można się aplikacjami Windowsowymi bawić. Natomiast Windows ogłosiło, że w 2025 roku kończą pracę tak naprawdę, dlatego że oni to ulepszali.
Natomiast nie kończą zupełnie przygody z aplikacjami na Androida. One były dostępne, nie wiem, na przykład w sklepie Amazona. Można było, Amazon udostępniał sklep z aplikacjami dla tego systemu Windowsa, System for Android. Amazon już z tego zrezygnował niestety, ale nadal można sobie te aplikacje uruchamiać jeszcze przez jakiś moment. Natomiast Microsoft nie zrezygnował zupełnie z tego projektu, tylko zrobił z tego projekt troszeczkę inny, z takiego projektu o ogólnym zasięgu, ze wsparciem. Zrobił projekt właściwie wewnętrzny do spółki z firmą Tencent. Firma Tencent to jest potentat na rynku chińskim, jeżeli chodzi o gry głównie, chociaż nie tylko, bo nie, ponieważ oni w tej chwili się już zajmują wszystkim niemalże. I no cóż, no, będzie się można spodziewać, że po prostu w sklepie Microsoftu prędzej czy później pojawią się gry przystosowane od razu po prostu do uruchamiania w systemie Windows bez żadnego dodatkowego wsparcia. No i to w zasadzie tyle. Nie wiem, czy to ciekawy news, czy nieciekawy news, niemniej rzecz fajna dla tych, którzy lubią grać na dużym ekranie, a nie tylko na ekranie komórki. Lubią siedzieć na tyłku i grać po prostu w gry. To może być jakaś informacja taka, że to jest ostatni moment, kiedy można się bawić jeszcze pod Windowsami. Natomiast oczywiście Windows nie wyczerpuje możliwości uruchamiania programów na Windowsach z Androida. Są co najmniej 3 popularne emulatory, takie dosyć duże, bo tak wszystkich to jest znacznie więcej, ale 3 mniej więcej popularne emulatory do uruchamiania aplikacji androidowych. Znacznie sympatycznie jest pograć w gry, które są pod Windowsami niedostępne, bo oczywiście jest wiele takich gier, które równolegle są dostępne na Windowsy i na Androida. Ale jeżeli macie coś takiego, co tylko na Androidzie, a chcielibyście czasem popykać w domu, no to warto się zainteresować tym projektem Microsoftu, który ma być wygaszany, jeszcze raz wspomnę, do przyszłego roku. To się nazywa jeszcze raz Windows Subsystem for Android. No i to w zasadzie wszystko. Pojawiły się jakieś pytania? Nie pojawiły się. Znaczy nudzimy dzisiaj maksymalnie. Tak. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, że wpadliście. Przepraszam? Jeszcze ważne, za tydzień się nie widzimy, natomiast za tydzień zapraszam Was na materiały z premiery. Jakiej to się dowiecie, ale kto śledzi, to się domyśla. No, nie będę spoilerował, ale całkiem fajny telefon się szykuje i mam nadzieję, że nie głupio wyceniony, bo ceny jeszcze nie znam, ale tak, no, tego się trzymajmy, tych nadziei. Nadzieja umiera ostatnio. W ogóle ja przypominam, że może być teraz nieregularnie, bo jest sezon urlopowy, w związku z tym naprawdę może być bardzo będziemy różnie. Będziemy Wam na bieżąco mówić. Będziemy się starali po prostu oczywiście spotykać z Wami, natomiast będzie jak będzie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować po prostu. Dokładnie i pamiętajcie, że jak mogę Wam zrobić live'a, staram się to robić w miarę regularnie, no może nie codziennie, ale chociaż co drugi dzień. I tam też Wam na bieżąco mówię to, co się wydarzyło, czyli taką mikrotygodniówkę też Wam czasami robię, to zapraszam, jak Wam wyskoczy moja gęba, no to sobie możecie też kliknąć i obejrzeć, bo też tam sobie staram się pogadać z Wami co jakiś czas, także jak nie ma tygodniówki, no to się widzimy my razem chociaż i coś tam też się pewnie dowiecie. Jeszcze raz dzięki, że wpadliście, dzięki, że spędziliście z nami ten czas. Miłego weekendu Wam życzymy i wszystkiego dobrego. Zapraszamy na kolejne materiały. Cześć. Cześć.